Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek z Rowery Jednoślad.pl. Zbliża się moment imaginowania sobie postanowień noworocznych 2018. Będziemy się odchudzać, więcej biegać, pływać, jeździć na rowerze, chodzić na zajęcia grupowe. Kupujemy sobie nawet karnet na siłowni, o czym mówiłem wam ostatnio, że działy handlowe wszystkich klubów mają teraz absolutnie pełne ręce roboty, a spośród tych nowych członków są także ci, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że nimi zostaną, ponieważ dostaną po prostu pod choinką specjalny prezent w postaci karnetu. No i faktycznie, 2 stycznia nie zaparkujecie przed klubem, nie znajdziecie wolnej bieżni, nie znajdziecie wolnego toru na basenie. 2 lutego nie ma już śladu po tym zrywie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ bardzo często naszą motywacją do zmian jest nowy rok. Moim zdaniem jest to zbyt słaba motywacja i bez odpowiedniego przygotowania mentalnego i bez posiadania chociażby podstawowej wiedzy na temat chociażby samego odchudzania czy uprawiania sportu, bardzo szybko wyczerpie się zapał. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ najczęściej oczekujemy efektów zbyt szybko. Że po miesiącu już rezultaty będą co najmniej widoczne gołym okiem i każda osoba, którą będziemy po drodze spotykać, powie nam: kurczę, jak schudłeś, schudłaś. To tak nie zadziała. Wydaje mi się, że zbyt wysoko postawione cele i brak też odpowiedniego przygotowania merytorycznego sprawia, że gdzieś tracimy tę motywację. Często też chcemy postawić sobie bardzo śmiałe cele ze względu na to, żeby inni nas źle nie oceniali. Przychodzimy po raz pierwszy od 10 lat do klubu, gdzie tak jak ja jeszcze kilka lat temu jestem zapuszczonym grubasem, a wokół mnie są takie piękne wycieniowane sylwetki albo tak pięknie zbudowane klatki piersiowe, prężone muskuły i ogrom zaangażowania. Człowiek nagle zaczyna popadać w kompleksy i siłą rzeczy nawet podświadomie próbuje udowodnić, że wcale ze mną tak nie jest źle. Kurczę, no ja naprawdę nie mam problemu z tym, żeby przebiec 500 metrów, sobie myślimy. A okazuje się, że po 10 latach 500 metrów, nawet truchtem, może spowodować, że następnego dnia ciężko będzie nam wstać z łóżka. I sobie wtedy pomyślimy: kurczę, sport to zdrowie, czy oby na pewno? Mnie bolą kolana, plecy, nie jestem w stanie dzisiaj normalnie chodzić. Coś jest nie tak. To są właśnie te zbyt wysoko postawione cele w połączeniu z takim, można by było powiedzieć, panicznym myśleniu o tym, co myślą o nas inni. Jeżeli ja widzę osobę, która no już gołym okiem przez ostatnie lata nic nie robiła, zarówno pod względem dietetycznym, jak i fizycznym, to szczerze myślę sobie, że gratuluję takiej osobie, że zdecydowała się na tak odważny krok, żeby przyjść. W sensie, że to jest pierwszy krok do rewolucji, w którym trzeba wytrwać i takiej osobie należy pomóc. Jeżeli widzę, że ktoś nie potrafi uruchomić bieżni, to nie podchodzę do niej w sposób taki pretensjonalny, wywyższający się: chłopie, musisz nacisnąć quick start na przykład. Nie. Trzeba pomóc, ale ze zrozumieniem i ze szczerą taką chęcią pomocy, a nie udowodnienia komuś na siłę, że ty jesteś tak beznadziejny, że nawet nie potrafisz uruchomić bieżni. To samo jest z bardzo ortodoksyjnym kolarstwem. Wydaje mi się, jedna z najbardziej takich w cudzysłowie napiętych dyscyplin sportu, gdzie to najczęściej ludzi się ocenia przez pryzmat roweru, ciuchów, tuszy, średniej prędkości i samego stylu jazdy, co może bardzo zniechęcać w ogóle do robienia czegokolwiek i ruszania się. Bo jeżeli wszyscy dookoła się ze mnie śmieją, to chyba faktycznie oni mają rację i ja się do tego nie nadaję.
I wydaje mi się, że to jest duży problem właśnie psychologiczny, jeżeli chodzi o chęć kontynuowania rewolucji w swoim życiu. Po prostu. I najgorsze to, co mogą zrobić bardziej doświadczeni, to dać do zrozumienia takiej osobie, że jest beznadziejna, ponieważ jest gruba i nie ma doświadczenia sportowego. Więc będąc osobą, która mimo wszystko dojdzie do wniosku, że coś postanawia na 2018 i przychodzi do klubu, trzeba być też przygotowanym na to, że nie wszyscy będą wobec nas uprzejmi i nie wszyscy będą na nas patrzeć z uśmiechem. Niektórzy będą patrzeć z pogardą. I sztuką jest się tym absolutnie nie przejmować. I to, co robimy dla siebie, a nie dla innych. Dla naszego zdrowia, dla naszego wyglądu i dla naszych dużo lepszych perspektyw, chociażby jeżeli chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie. Bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy ty czerpiesz przyjemność i satysfakcję ze sportu, a nie to, jak ciebie inni będą oceniać. Wiem, o czym mówię, bo sam przechodziłem przez to i wielokrotnie radząc, czy w cudzysłowie pouczając innych, mówię o tym, że to są etapy, przez które ja przechodziłem. Ja nie zawsze byłem chudy. Ja nie zawsze regularnie uprawiałem sport. I dla mnie kiedyś też przebiegnięcie 500 metrów było sporą dozą rozczarowania, gdzie innym chciałem udowodnić, że nie, 500 metrów to jest dla mnie tylko rozgrzewka. Ja dzisiaj generalnie to chciałem przebiec 5 kilometrów. To jest awykonalne po kilku latach nie robienia niczego i bardzo szybka droga do kontuzji i w ogóle do zrażenia się sportem. Robiąc takie postanowienia noworoczne, dając wygórowane cele, myśląc, że wszystko uda się zrobić bardzo szybko, możemy się rozczarować w ciągu właśnie tych 3-4 tygodni i w lutym już zapomnieć w ogóle, że chcieliśmy cokolwiek robić ze sobą, bo jest tak dużo niesprzyjających nam czynników. Podsumowując, postanowienia noworoczne są trochę bez sensu, bo nie ma znaczenia, czy zaczniesz rewolucję dziś, jutro, za tydzień, 2, 5 czy 8. Jeżeli twoją główną motywacją jest tylko kwestia tego, że zmieniła się data w kalendarzu, to poszukaj innej motywacji. 3. Cele muszą być racjonalne, a przez pierwsze dni pamiętaj, że się wdrażasz. 4. Nie myśl o tym, co myślą o tobie inni. Po prostu. To chyba tyle. Dzięki wielkie, cześć. Rowery Ziemnoślad.pl